Biało-czerwonych barw nie zabrakło w Nowej Dębie. Mieszkańcy licznie świętowali Dzień Flagi, tradycyjnie też wzięli udział w biegu i marszu Nordic Walking ku niepodległości z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Radosne świętowanie Dnia Flagi w Nowej Dębie rozpoczął przemarsz Orkiestry Dętej na plac Majora Gryczmana. Tu, w pobliżu samorządowego ośrodka kultury, władze miasta i gminy, przedstawiciele różnych instytucji, harcerze, mieszkańcy i żołnierze oddali biało-czerwonej honory, wciągając ją uroczyście na maszt. Flaga, hymn, godło to symbole naszej tożsamości narodowej. To symbole naszej więzi, naszej wspólnoty. Wyrażamy cześć w szczególnych zdarzeniach, okolicznościach, chociażby tak jak w dniu dzisiejszym czy w dniu jutrzejszym, ale też powinniśmy darzyć je szacunkiem w ciągu zwykłego dnia, bo one przypominają nam o tym ponad tysiącletnim trwaniu Rzeczypospolitej. Wydawać by się mogło, że to tylko fragment płótna z dwoma kolorami, ale jak mówił marszałek Piłsudski, ta zwykła szmata złotem tkana ma taką siłę, że żołnierz jest w stanie oddać za nią życie. 2 maja biało-czerwone barwy eksponowało wielu mieszkańców. Flagi rozdawał również burmistrz na zakończenie uroczystości. Z okazji Święta Flagi, ale też rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się biegi, tradycyjnie na terenach przyzalewowych. Głównym organizatorem biegów było Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które w tym roku obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Chcieliśmy uczcić to 20-lecie między innymi majówką dla mieszkańców i wczoraj odbyły się zawody pływackie, w których uczestniczyło bardzo wiele dzieci, młodzieży i też była sztafeta 100 długości basenu na 100-lecie niepodległości. Dzisiaj organizujemy nad zalewem i wokół zalewu najpierw marsz Nordic Walking dla mieszkańców, a później biegi dla różnych kategorii wiekowych. Uczestnicy biegu trasę, którą mieli pokonać, wybierali sami. Marsz Nordic Walking, czyli dwa okrążenia wokół zalewu, czyli dystans 3400 metrów oraz trzy biegi na trzech dystansach 1700 metrów. Jedno okrążenie, 3402 okrążenia i 5100 metrów, 3 okrążenia. Aktywne świętowanie nie było straszne ani dzieciom, ani seniorom. I choć wśród nich byli tacy, którzy raczej wolą wycieczki rowerowe niż spacery, to każdy ukończył prawie 3,5-kilometrowy marsz Nordic Walking z powodzeniem. Staramy się zawsze chodzić, bo to jest dobrze i dla zdrowia, i dla patriotyzmu, który dzisiaj wszędzie kipi aż. Ale widzę, licznie tutaj jesteście. A to znaczy, powinno nas być więcej, no bo takie święto, a że jest nas aż tyle, czy tylko tyle, to już jest inna sprawa. Na co dzień aktywnie też spędzacie czas? To znaczy, na co dzień to ja na rowerze jeżdżę, a każdy z nas pewnie inaczej. Ale czyli udowadniacie państwo, że seniorzy są aktywni w Nowej Dębie? No tak, aktywni. My zawsze, tylko że powiem tak, że ja bardziej preferuję rower. Chodzenia to nie bardzo. Uczestnicy biegu oraz marszu, którzy uzyskali najlepszy czas, otrzymali puchary. Wszyscy pamiątkowe dyplomy. Po biegu zawodników zaproszono na wspólne ognisko. Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne planuje kolejne aktywne inicjatywy dla wszystkich mieszkańców już w czerwcu.